Cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawię Tobie trzy urządzenia, na które warto zwrócić uwagę przy tworzeniu lub rozbudowywaniu swojego inteligentnego domu. Tymi urządzeniami będą czujniki obecności. Wśród popularnych czujników znajdują się Aquara FP2, MMWave Zigbee oraz Aquara FP1. W niniejszej recenzji porównam te trzy urządzenia pod kątem funkcjonalności, wydajności oraz kompatybilności z systemem Fibaro. Wszystkie urządzenia przetestowałem osobiście, a na końcu filmu powiem Ci, jaki czujnik wybrałem i dlaczego. Zacznę od Aquara FP2, które jest najbardziej zaawansowanym i najnowszym urządzeniem z dzisiejszego porównania. Wyróżnia się zaawansowanymi technologicznie czujnikami. Posiada czujnik ruchu, a właściwie obecności, który działa w oparciu o technologię ultradźwiękową, co pozwala na dokładne wykrycie ruchu w pomieszczeniu. Dodatkowo wyposażony jest czujnik światła, który umożliwia regulację oświetlenia w zależności od natężenia światła zewnętrznego oraz czujnik temperatury, który pozwala na precyzyjne monitorowanie warunków atmosferycznych w pomieszczeniu. Aplikacja mobilna Aquara oferuje zaawansowane funkcje konfiguracyjne, które pozwalają dostosować działanie i szczegółową konfigurację urządzenia. Aquara FP2 posiada tylko moduł Wi-Fi i do jej uruchomienia nie jest potrzebna dodatkowa centralka od Aquary, ale aplikacja na telefon już się przyda. Na bardzo duży plus jest wbudowany uchwyt, dzięki któremu możemy precyzyjnie ustawić czujnik. Jakość wykonania czujnika jest na bardzo wysokim poziomie. MMWave Zigbee to nowoczesne urządzenie, które także jest czujnikiem obecności i w przeciwieństwie do Aquary FP2 działa po protokole Zigbee. Dzięki temu osiąga bardzo wysoką szybkość przesyłu danych oraz stabilne połączenie z innymi urządzeniami w sieci. Jego kompaktowa wielkość, bo jest naprawdę małe, pozwala na łatwą instalację w różnych miejscach, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do sterowania różnymi urządzeniami w inteligentnym domu. Niestety nie posiada uchwytu montażowego tak jak Aquara. Według mnie urządzenie jest z kiepskiego plastiku i ciężko je skonfigurować. Aquara FP1 to solidne i niezawodne urządzenie, które sprawdza się doskonale w wielu środowiskach domowych. Jego prosty design, a także jak w Aquara FP2 wbudowany uchwyt sprawiają, że jest łatwy w obsłudze, nawet dla mniej doświadczonych użytkowników. Czujnik obecności działa w oparciu o technologię podczerwieni, co zapewnia szybkie i precyzyjne wykrycie ruchu w pomieszczeniu. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w czujnik temperatury. FP1 ma wbudowany moduł Zigbee i tak jak jego nowszy odpowiednik jest zrobiony z bardzo dobrych materiałów. Moim założeniem do wykorzystania takiego urządzenia w domu było zastosowanie go w łazience z powodu częstego zapominania o zgaszeniu tam światła. Zapytasz, dlaczego niezwykły czujnik ruchu? A to dlatego, że czujnik ruchu nie wykryje obecnej osoby w pomieszczeniu, i podczas gdy ta osoba nie będzie się ruszała, czujnik nie wykryje ruchu i wyśle polecenie wykonania określonej akcji, na przykład zgaszenia światła. Tym razem zacznę od MMWave. Nie wybrałem go ze względu na to, że nie dodaje się poprawnie do Fibaro. Pomimo tego, że jest to najtańsze urządzenie w zestawieniu, po prostu nie udało mi się go dodać do systemu. Dodaje się, ale nie jest poprawnie rozpoznawane przez Fibaro, a naprawdę spędziłem z nim dość długi czas. Kolejnym urządzeniem, o jakim opowiem, to jest Aquara FP2, które to urządzenie bardzo mnie zachwyciło swoją dokładnością, szybkością i możliwościami. Może wykryć nawet upadek człowieka, ale trzeba pamiętać, że na początku trzeba je skalibrować w aplikacji Aquara. Jak mi się udało podłączyć urządzenie Wi-Fi do Fibaro? Z racji, że nie znalazłem informacji na temat integracji przez jakieś API, zrobiłem to poprzez chmurę, a właściwie trzy chmury. Dodałem urządzenie do aplikacji Aquara, następnie uruchomiłem Google Home i tak utworzyłem integrację z chmurą Aquary oraz Fibaro poprzez Google Home. Urządzenia się pojawiły i działały bezbłędnie.
W Google Home utworzyłem automatyzację na włączenie i wyłączenie światła. Wyłączenie światła ustawiłem, żeby działało już po jednej minucie, po to, aby dokładnie przetestować urządzenie. Model ten nie zawiódł mnie ani razu. Przejdę do Aquary FP1, czyli starszego modelu, ale również w pełni funkcjonalnego. Urządzenie nie wymaga żadnej dodatkowej aplikacji. Posiada moduł Zigbee, więc w ten sposób spróbowałem ją podłączyć do Fibaro. Przyznam, pierwsze podłączenie nie poszło dobrze, ale za drugim razem dodało się poprawnie. Zakładam, że jest to błąd wersji beta Fibaro i komunikacji po Zigbee. W Fibaro nie dostajemy żadnej możliwości konfiguracji tego urządzenia, ale w tym przypadku sądzę, że nie jest to wymagane. Urządzenie przetestowałem w ten sam sposób jak FP2, tylko scenę oczywiście skonfigurowałem w Fibaro, a nie Google Home. Test również przeszedł pomyślnie. Jednak stwierdzam, że FP1 ma zasięg mniejszy niż jego nowszy odpowiednik FP2. W odległości około 3 metrów już nie zawsze wykrywał ruch, a właściwie obecność, i potrafił zgasić światło. Trzeba pamiętać, że oba urządzenia od razu nie będą działały poprawnie. Potrzebują trochę czasu, aby wykryć pomieszczenie i się skalibrować. Podsumowując. Wybór odpowiedniego czujnika obecności do inteligentnego domu oczywiście zależy od indywidualnych preferencji oraz potrzeb użytkownika. Aquara FP2 oferuje zaawansowane funkcje monitorowania, duży zasięg, ale łączenie się do trzech chmur, aby działało tylko światło, to nie dla mnie. Według mnie nie taka jest idea inteligentnego domu. Po odłączeniu od chmury czy internetu system powinien i tak działać i wszystkie funkcje powinny być dostępne. W tym przypadku tak nie będzie, ponieważ urządzenie to potrzebuje ciągłego dostępu do sieci Wi-Fi oraz internetu. Tak więc pozostawiłem sobie czujnik obecności Aquara FP1. W łazience się sprawdza, działa po lokalnym protokole, do tej pory mnie nie zawiódł i w zestawie jest ładowarka. Trzeba pamiętać, że minusem tych wszystkich urządzeń jest to, że na ten moment potrzebują stałego zasilania. Bateria pewnie padłaby po kilku dniach pracy. Sądzę, że pomimo swojej dość sporej ceny, to Aquara FP1 będzie najodpowiedniejszym wyborem na ten moment nagrywania tej recenzji. Dziękuję za oglądanie i nie zapomnij o łapce w górę oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału.